Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze portalu Polska 360. Nazywam się Aneta Hoffman, jestem redaktorem portalu i dzisiaj bardzo ważny temat. Polacy i ich związek na Białorusi, na przykładzie Grodna i Brześcia chciałabym porozmawiać z naszymi wyjątkowymi gośćmi, znającymi dogłębnie ten temat. Były konsul generalny pan Jarosław Książek, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I pani Elżbieta Książek, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, w ten poświąteczny czas chcieliśmy przybliżyć Państwu bardzo ważny temat, myślę, który przewija się już od zeszłego roku, też wcześniej, ale szczególnie w roku od marca 2021 roku, kiedy szczególne represje dotknęły członków Związku Polaków na Białorusi. Jak Państwo na pewno wiedzą i śledzą też informacje, które są na naszym portalu, zostały aresztowani członkowie zarządu tego związku. Trzy osoby zostały i też jedna osoba spoza związku. Trzy osoby zostały zwolnione w maju, natomiast nadal w więzieniu białoruskim przebywa Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi i członek zarządu pan Andrzej Poczobut, znany dziennikarz, działacz też od wielu lat właśnie wśród Polaków na Białorusi. Dlatego też chcemy Państwu na koniec roku przybliżyć ten temat. Ja tylko pozwolę sobie jeszcze przybliżyć biogramy, życiorysy naszych wyjątkowych gości. Pan Jarosław Książek jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk humanistycznych. Już od 1993 roku pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był pierwszym sekretarzem, radcą w Republice Korei w naszej ambasadzie, następnie konsulem generalnym na Ukrainie w Charkowie, konsulem generalnym na Białorusi w Brześciu. Był zastępcą ambasadora w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. A ostatnia placówka to konsul generalny w Grodnie na Białorusi. Obecnie pracuje dalej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych już tutaj w Polsce. Pani Elżbieta Książek, również absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracowała w Narodowym Banku Polskim, a następnie była zatrudniona na placówkach zagranicznych Rzeczpospolitej, gdzie przebywała i pracowała wraz z mężem, zajmując się tam sprawami Polonii, Polaków tak za granicą. Niezmiernie dziękuję, że mogli się Państwo jeszcze w tym roku z nami spotkać. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo jest nam miło. Tak jak wspomniałam, temat bardzo ważny. Myślę, że tak niedaleko od Warszawy, a też duża rzesza Polaków mieszkających na Białorusi, także ten temat dotyka na pewno naprawdę dużego grona osób. Także Państwu na całym świecie, Polonii, Polakom też za granicą, chcieliśmy ten temat przybliżyć. I jak Państwo pozwolicie, chciałam, że tak powiem, zacząć od samych początków. Jak wielu Polaków mieszka na Białorusi? No i można zadać sobie pytanie, skąd tak dużo? I podkreślają to, że nie są Polonią, tylko Polakami za granicą. To bardzo dobre pytanie. Ale tak jak to bywa na wiele pytań dotyczących Białorusi, stawiane mi są pytania z prośbą o krótką odpowiedź, tak albo nie. No, w przypadku Białorusi nie ma takiej możliwości i odpowiedź jest zawsze tak, ale, nie, ale. Więc z tą odległością to bardzo dobry przykład, bo jesteśmy naprawdę bardzo blisko Białorusi. Ja pamiętam, że kiedy wyjeżdżaliśmy z Brześcia, z przejścia granicznego Brześć-Tyraspol, był drogowskaz Warszawa, 197 km. 197, naprawdę blisko. Do Grodna 300 km. Kiedy ustawiałem licznik z odległości swojego samochodu, to spod naszego mieszkania pod Warszawą, pod nasze mieszkanie w Grodnie, to było 300 km równo, z niewielkimi tam metrami. To nie jest daleko. To jest bardzo blisko i świadomość tego jest stosunkowo niewielka, że ten mityczny wschód, te mityczne Kresy, to już te umowne 200 km od Warszawy. I Polacy tam żyjący, mieszkający, to jest właśnie ta bardzo zwarta grupa, która mieszka tam od pokoleń, od wieków.
To jest rzecz, która się czasami powtarza, ale jakby nigdy tego za wiele. To nie jest jakaś imigracja, to nie są ludzie, którzy tam napłynęli skądś, to nie są ludzie przyjezdni, przejściowi. To są mieszkańcy tych rejonów Grodzieńszczyzny, czy historycznie rzecz ujmując dawnej Wileńszczyzny, której znaczna część w tej chwili znajduje się w granicach Białorusi. I są to Polacy, tam się mówi korienny jepariaki, czyli etniczni Polacy, czyli ludność, która tam po prostu żyje u siebie w tym rejonie Grodzieńszczyzny, no, w Ośmianie, w okolicach Lida, tych Lida przede wszystkim. To są rejony, gdzie Polacy są rzeczywiście bardzo silnie reprezentowani. Są to Polacy historyczni, Polacy, którzy tam są u siebie w domu. No, pewna część oczywiście z nich wyjechała po II wojnie światowej do tej nowej, mitycznej, lubelskiej Polski, ale większość została. Większość została u siebie w domu, nie nigdzie więcej, tylko u siebie w domu. I stąd są cały czas na Białorusi. Ilu ich jest? Strasznie trudne pytanie, lata tam spędziłem i zawsze waham się, jak sformułować odpowiedź. No, sięgając do dokumentów oficjalnych, można powiedzieć, że te spisy, jakie są robione, oscylują w granicach 300 tysięcy, nieco poniżej 300 tysięcy. Dotyczy to całej Białorusi. Z tego znaczna część mieszka właśnie, to jest Grodzieńszczyzna, to są te tereny dawnej II Rzeczypospolitej. Natomiast ilu jest tak naprawdę? Strasznie ciężko powiedzieć, ale przy wielu, wielu spotkaniach, kiedy się rozmawia z kimś zupełnie przypadkowym, nie związanym ze środowiskami polskimi, słyszało się, mój dziadek był Polakiem, moja babcia była Polką, a to moja mama była Polką. I to są deklaracje naprawdę masowe. To nie są takie, że tam gdzieś jedna czy dwie, tylko to jest coś masowego. I no, myślę, że te oficjalne dane, gdyby przemnożyć spokojnie przez trzy, to byłoby coś, co mówi o liczebności ludności polskiej z polskimi korzeniami na Białorusi. Jeśli mogę ci powiedzieć słowo, to liczebność na samej Grodzieńszczyźnie według spisu ostatniego w 2019 roku to jest około 220 tysięcy Polaków. To jest liczba większa niż na Litwie. A my przyzwyczailiśmy się mówić, jeśli mówimy o Polakach poza naszymi granicami, to mówimy o Litwie. A tu proszę sobie wyobrazić, że ta Grodzieńszczyzna, Grodzieńszczyźnie jest więcej Polaków niż na samej Litwie. I to jest tylko jeden obwód państwa białoruskiego. Przecież, a są przecież Polacy. Według oficjalnych danych, a wiemy, że to oficjalne dane, wykonywano różną presję na osoby, które spisywano, nie wszyscy byli. To oficjalne deklaracje, jak mówię, czasami są takie no, już nieświadome. W rozmowie to wygląda inaczej, nagle wraca, że tam właśnie rodzina była w Polsce, że ktoś mówi po polsku. Natomiast jak się wypełnia oficjalny dokument na Białorusi, no to wygląda wtedy inaczej. To było pytanie ankietera, jaki język pani używa? No to oni używają niestety rosyjskiego w takiej zwykłej komunikacji. No to pani nie jest Polka. Rzeczywiście, no i jeżeli chodzi o sprawy językowe, do których pewnie jeszcze tam dojdziemy, to językiem powszechnym jest język rosyjski. To dominuje tam w społecznej rzeczywistości, jest językiem komunikacji takiej faktycznej. I no, nawet spotkałem się z taką opinią środowisk białoruskich w Grodnie, że wy Polacy to macie szczęście, proszę to oczywiście traktować w cudzysłowie, bo macie w Grodnie jedną szkołę, w Ołkowysku drugą szkołę, a w Grodnie żadnej szkoły białoruskiej nie ma. Język białoruski jest prawie jako język obcy traktowany przez kilka godzin w tygodniu. No, taka była rzeczywiście realna sytuacja, ale to nie świadczy, że Polakom było tam bardzo dobrze, to nie to. Natomiast jest to do specyfika Białorusi. Język rosyjski dominuje, jest tym językiem od pokoleń stosowanych jako język komunikacji społecznej. Jest najwygodniejszym językiem. No a w dodatku jest tym językiem, który no, na przestrzeni posowieckiej dominuje. W związku z tym, jeśli losy obywatele Białorusi rzuciły gdzieś w inne rejony Związku Sowieckiego, a to powszechne, bo taka ta przestrzeń jeszcze zachowała wiele wspólnych cech, no to zawsze łatwo było się adoptować, no nie z polskim, nie z jakimś, nie z białoruskim, tylko właśnie z rosyjskim. No i tak to od pokoleń wygląda, bo przecież od czasu wojny upłynęło już, licząc pokoleniami, no to przynajmniej 4 pokolenia, no to jednak robi swoje i tym językiem powszechnie stosowanym jest rosyjski. Natomiast Polaków jest naprawdę bardzo dużo.
i ta umowna liczba 300 tysięcy, no nawet w warunkach grodzieńszczyzny imponuje, bo oczywiście na Litwie jest inne stosunki ludowościowe, jest mniej obywateli. Tym niemniej rzeczywiście Polacy na Białorusi to znaczna grupa, natomiast ich losy historyczne, no do lekkich nie można zaliczyć i to rzeczywiście była historia bardzo, bardzo trudna. Bardzo dobrze to ilustruje takie powiedzenie, że no Polacy na Białorusi to obcy wśród swoich wśród obcych. I to wywiera piętno na tym, że polskość przetrwała na Białorusi no w takim kształcie, w jakim przetrwała. Jeszcze powiedzmy, jaka jest liczba ludności na Białorusi? Ogólna? 9 milionów. 9 milionów, nieco ponad 9 milionów. Także... A ta mniejszość polska jest jedyną tak liczną mniejszością w tym kraju? Tak liczną to jest jedyna. No mniejszość rosyjska oczywiście jest też. Jest na południu są jeszcze mniejszość ukraińska troszeczkę też, ale generalnie Polacy są w czołówce mniejszość. Przy czym, taką też zwartą, prawda? W tych rejonach. W tych rejonach właśnie tej dawnej Wileńszczyzny szczególnie to tam są. Według spisów zresztą wychodziło, że niektóre miejscowości są jeszcze mocno zdominowane przez ludność polską, jak na przykład Werenowo. Tak. To jest białoruski sąsiad słynnych sołeczników na Litwie, gdzie na Litwie w sołecznikach ta społeczność polska bardzo skutecznie dobija się o swoje prawa, natomiast no, takie indywidualne wspomnienie, jeśli komuś inaczej coś kojarzy, to przepraszam, ale wizytę w Woronowie, Werenowie, bo tak nazwę dwoistość, było bardzo dla mnie zawsze przykre, tam najbardziej polski rejon i według oficjalnych spisów jest ponad 80% Polaków i nic polskiego, kompletnie nic polskiego, poza cmentarzem. Tak tradycyjnie poza cmentarzem, gdzie te wspaniałe, historyczne polskie mogiły, polskie groby, mniej albo bardziej zniszczone. Natomiast miasto wyglądem, kształtem, instytucjami, nic polskiego tam nie było. Wszystko czysto sowietyzowane i rosyjskojęzyczne. Pan powiedział, że od pokoleń nie mówią po rosyjsku, to dla naszych słuchaczy, których wielu jest potomkami kresowiaków, którzy zostali na Zachodzie, to mogli, że tak powiem, podskoczyć, ale ma Pan rację, to tak szybko mija czas, tak, że to faktycznie już cztery pokolenia, prawda? Często, ale oczywiście w drugiej Rzeczpospolitej to było zupełnie inaczej. Nie zdajemy sobie sprawy, że ten czas tak upływa i że te wszystkie bardzo cenne, którym się kłaniamy nisko do ziemi, babcie, które z modlitewników uczyły swoje dzieci, legendarne babcie, które pod kościołem tłumaczyły, pokazywały. One już od dawna nie żyją, nie żyją już ich dzieci. Natomiast te kolejne pokolenia no, były pod ciśnieniem tego, co się działo na Białorusi. A Białoruś była to jedna z najbardziej komunistycznych republik Związku Sowieckiego. To miała być taki obraziec komunizmu, wzór komunistycznej rzeczywistości i tak to na ludzi oddziaływała, także tam sowietyzacja była szczególnie silna i te kolejne pokolenia, ja o tych myślę, nie o pokoleniach z II Rzeczpospolitej czy wcześniejszych, tylko o tych pokoleniach po II wojnie światowej, w swojej większości były już poddane temu bezlitosnemu walcowi rusyfikacji. Ja często spotykałam się w gronie z takim poglądem wśród tych właśnie polskich środowiskach, że gronie grodnianie powinni postawić pomnik babci, bo w wielu rodzinach no, ta polskość została zachowana dzięki właśnie, tak jak mąż wspominał, dzięki działalności babć, które uczyły polskiego, uczyły wchodzenia do kościoła, bo przecież kościół był bardzo ważnym czynnikiem zachowania polskości, które czytały wnukom książki. Znam przypadki, gdzie babci pilnowały, żeby wnuki, przynajmniej w obecności babci, nie mówiły w innym języku jak język polski. Także czas polski przestrzegały, czas, żeby to był tam sowiecki. Tradycji, historia i tak dalej, że tam babcie, to właśnie jest olbrzymia rola właśnie babć w przechowaniu, zachowaniu polskości. Sybiracy zawsze podkreślają, zresztą też jest pomnik tu w Warszawie, matki sybiraczki. Tak. Bohaterstwu, prawda, takiej postawie właśnie odważnej matek. Także tutaj kobiety, to zachowują tą tradycję. To się zgadza. No niestety te pokolenia naprawdę odeszły. To są pokolenia piękne, którym zawsze powinniśmy się kłaniać i pamiętać. Natomiast tych pokoleń niestety już nie ma. No wielu relacji zresztą, szczególnie to te czasy powojenne. Słyszałem, że
No ja z językiem rosyjskim to się zetknąłem dopiero w szkole, jak miałem 7 lat i poszedłem do szkoły, bo w domu mówiliśmy po polsku, na podwórku dzieciaki polskie ganiały, wołały po polsku. Dopiero kiedy poszli do szkoły tam, po kilku latach okazało się, że mówią, muszą mówić w języku, którego zupełnie nie znali. No ale ich dzieci, a ich wnuki, no to już jest zupełnie inna sytuacja. One już wkraczały w świat zupełnie rosyjskojęzyczny. Także to niestety wygląda zupełnie inaczej i stąd nauka języka polskiego i świadomość, że jesteście Polakiem w oparciu o tradycję, o kulturę, no była jednym z większych bólów głowy konsulatu i konsula, bo to po tych kilkudziesięciu latach no, zmieniło się, niestety się zmieniło. Mm-hmm. No właśnie, bo tak jak mówią, pan powiedział, że Polacy za granicą, ja tak zawsze sobie przypominam takie stwierdzenie właśnie mieszkańców tamtych terenów, że na Ukrainie też to powtarzają zawsze, że to jakby to nie my odeszliśmy od Polski, tylko Polska od nas odeszła, prawda? No bo ta granica przesunięta, prawda? Także to też takie symboliczne bardzo. No i właśnie, tak jak pan mówił, mieli szansę na dwie repatriacje, prawda? Przypomnijmy tylko w latach 40. i później. Przepraszam, że przerwę. To była wielka loteria. No nie zapomnę opowieści jednego starszego pana, który przyszedł w ramach Karty Polaka. I oczywiście wspaniale po polsku, Polak, już bardzo starszy pan, no i mówił, że oni mieli jechać do Polski, już byli w pociągu i w wagonie i nagle się rozległy krzyki, że przekrze, wysiadajcie, to takie przezwisko Polaków od tego polskiego psz. Bo okazało się, że według przepisów pociąg ma mieć, nie wiem, 15 wagonów i 3 ostatnie odłączono, bo były nieprzepisowe i zostali. Wrócili do domu, jak wrócili do domu, to już po prostu zostali, tak, więc tak. To była jedna wielka loteria. Nie każdy, kto chciał, nie każdy, kto czuł się Polakiem, wyjechał. Zresztą nie każdy, kto czuł się Polakiem, chciał też i mógł wyjechać. Także dokładnie. To było bardzo trudne. Oczywiście. I ta opowieść jest tylko taką, no, powiedzmy sobie, no, poświąteczną ilustracją tego, co spotykał, jakie skomplikowane były losy i okrutne losy Polaków po II wojnie światowej. No właśnie, to powiedzmy o tych, którzy zostali na Białorusi. Czy mogli wyjechać, czy nie mogli, to już jakby bardzo temat rzeka, to mam nadzieję, że następne spotkanie może o tym byśmy mieli. Bardzo chętnie. Pytanie, bardzo prawda? No bo właśnie te różne losy też. Ale właśnie tak króciuteńko tylko, jak to było, no bo wtedy już po 1945 roku na tych terenach Związek Radziecki, Białoruska Republika, tak? I jaka była sytuacja do momentu odzyskania do upadku Związku Radzieckiego i utworzenia Republiki Białoruś, sytuacja Polaków, gdybym mogła prosić o taką. No bardzo trudna była. Tutaj może takie dwa momenty. No pierwsze to była ta rozpaczliwa walka tamtejszych żołnierzy wyklętych z władzą komunistyczną. Przy czym no my oczywiście w tej chwili coraz bardziej rozpoznajemy losy naszych wyklętych w dzisiejszych granicach Polski. Losy tych, którzy walczyli za tym kordonem granicznym były no, o wiele bardziej okrutne. Ich walka była no, naprawdę beznadziejna. Walczyli o honor. Nie umieli inaczej. Byli tak wychowani, byli tak skonstruowani niejako genetycznie, że dla nich ojczyzną była Polska. Jej przysięgali, jej byli wierni w czasie wojny. No i później po wojnie, kiedy w ich opinii i w opinii tych czynników najbardziej patriotycznych zmienił się tylko okupant, trzeba było dalej z nim walczyć, mimo że szanse tej walki były niewielkie. No ta grupa została praktycznie wyeksterminowana. Ostatnie punkty ruchu oporu działały do 1954 roku, ale do końca lat 40. w praktyce te znaczące polskie oddziały zostały już rozbite, wymordowane. Tutaj pułkownik oczywiście Olech, ale letnie wyroki, zsyłano ich na do odległych rejonów Związku Sowieckiego. Nawet po powrocie, no, u nas trafiali no, w miarę przyjazne środowiska, no, ludzi, którzy rozumieli, kim oni są. Tam trafiali cały czas na swoją, ale obcą ziemię. Ta umowna Lida, to umowne Grodno, czy Wołkowysk, to był Związek Sowiecki. Oni wracali z tych wygnań, wracali nawet do rodziny, ale nikt ich tam serdecznie nie witał. Musieli się dostosować do tej szarej rzeczywistości komunistycznej. No i co mieli robić? No, no włączali się w nią, bo wyjazd do Polski był dla nich bardzo trudny albo wręcz niemożliwy. Zostawali tam. Po latach ich wspomnienia no, są bardzo takie wstrząsające.
Wiele razy żeśmy rozmawiali z tymi ostatnimi żyjących bohaterów i to muszę przyznać, że właśnie ten element takiej beznadziejnej konieczności ułożenia sobie życia. No, musieli tam żyć, musieli żyć w swoich Lidach, Szczuczynach, innych miastach i tam stali się po prostu obywatelami radzieckimi, bo nie mieli wyboru. No i druga sprawa, Polacy w swojej masie, którzy nie walczyli, tylko byli, zostali bardzo szybko pozbawieni kontaktu z Polską, kontaktu z językiem polskim. W 1948 roku zamknięto ostatnio na Białorusi placówkę polskojęzyczną, edukacyjną, Instytut Pedagogiczny, bodajże tak to się nazywało. I od tego czasu edukacja była oficjalna, była możliwa tylko w języku rosyjskim praktycznie, teoretycznie także, białoruskim. Także ten, nie było, jak mówię, możliwości kontaktu z Polską, szczególnie tak gdzieś do lat 70. wyjazdu do Polski. Rwały się kontakty rodzinne, te najbardziej żywe. A jak mówiono, przychodziły w poprzek rodzin. Bywało tak, że dwie siostry wyjechały, brat został, albo odwrotnie. W Brześciu nam opowiadano, że było tam mnóstwo samotnych starszych pań. Pytaliśmy się skąd, bo nasi bracia, nasi synowie to wyjechali po wojnie do tej Polski ludowej, umownie rzecz biorąc, badać sytuację. No i tam zostawali. No a my po jakimś czasie nie było możliwości wyjazdu. Starzy rodzice, trzeba się było nimi opiekować. Zostaliśmy. No i dlaczego samotnie? No przecież trzeba było, to Polacy wyjechali, a Zadowskiego to nie wyjdę. Więc taka była krótka odpowiedź. I rzeczywiście to były, mówię, te podziały, które sprawiały, że te wyspy polskości na Białorusi przetrwały, ale były to wyspy oddzielone bardzo silnym, widzialnym i niewidzialnym murem od tego, co się działo w Polsce, nawet w Polsce ludowej. Warto też pamiętać, że poza żołnierzami wyklętymi, takimi, jak my to nazywamy, kresowymi żołnierzami niezłomnymi, były też represje sowieckie dalej ukierunkowane również na całe rodziny, bo tutaj przypadek choćby Sybiraków mieszkających obecnie w Lidzie i w okolicach, gdzie dziesiątki rodzin w 51 roku wywieziono, jeszcze w 51 roku, podobnie jak to było w latach 40-41, Sowieci wywieźli właśnie z tamtych okolic do Kazachstanu na kilkuletnie zesłanie. Także jakby to nie było tak, że tylko w warunkach wojennych pewne represje były stosowane w stosunku do Polaków, ale już w jakoby życzliwym państwie, prawda, było to dalej kontynuowane. No i z tych opowieści rodzin też wynika to, o czym Pan mówił, że też te konsekwencje ich służby dla Polski, a tutaj w tym przypadku po prostu bycia Polakami, sprawiły, że jak słyszymy ich opowieści teraz, to rozbite rodziny, bardzo trudna sytuacja materialna, bo pozbawieni na przykład majątku zupełnie, prawda, za to, że ktoś z rodziny pomagał Armii Krajowej albo w niej służył. Także to jakby konsekwencje takie wielopokoleniowe i to jakby też warto, żebyśmy my jako Polacy mieszkający w kraju czy za granicą o tym pamiętali, dlatego też wspierali tamte środowiska. Oczywiście mało mówi, ale wiele osób z tego polskiego środowiska żyło z piętnem wroga narodu, które się wtedy łatwo takie piętno się nadawało. Wystarczyło mieć tam kogoś w rodzinie, kto był w AK albo miał wyrok, łagru i wracał, albo też często rodzinę w Polsce, miało się to piętno wroga narodu już z góry. I wiele osób mi mówiło, że w szkole często im prosto mówiło, ty to się nie wybieraj na studia, bo ty z taką rodziną to na żadne studia się nie dostaniesz. I wiele osób kończyło szkołę tylko na tej średniej szkole i nie miało już szansy studiowania i nie wiem. Studiowania, też lepszej pracy, lepszej prawda? Lepszej pracy, jakiegoś awansu zawodowego. Natomiast jeśli mieli, to niestety często bywało to za cenę wyciszenia polskości. Że już tutaj z polskością demonstracja, kiedy władza radziecka godziła się mimo wszystko na to, że proszę, jednak możesz, to tutaj już ta polskość nie pasowała zupełnie do tej ponurej rzeczywistości. Także taka konkluzja, że Polacy tam trwali uporczywie w takim zaciętym milczeniu, można powiedzieć, trwali, podlegali prawom państwa, w którym żyli, tak to było historycznie, natomiast przetrwali, trzymali się resztek kultury, religii, resztek wspomnień. Kościół przetrwał dzięki Polakom, Polacy dzięki Kościołowi. Właśnie chciałam spytać, czy kościoły były otwarte na Białorusi? Ale że zakończę tylko to muszę powiedzieć, że
jeżeli przyszły te czasy, o których Pani już wspomniała, czyli rozpadu Związku Sowieckiego, budowy niepodległej Białorusi, no to nie bardzo było od strony formalnej na czym budować, z czego tworzyć. Nie było polskich organizacji, nie było polskich klubów, nie było jakichś polskich zrzeszeń, polskiej prasy, no nic takiego. No były kościoły trochę. Były kościoły, ale większość jednak była zamknięta. To jest temat na odrębne spotkanie. Właśnie opowieści o tym, jak tam broniono kościoła, jak starano się w wielu miejscowościach, gdzie pozbawieni zostali kościoła, ludność starała się praktyki liturgiczne same prowadzić. To w ogóle są nieraz wzruszające opowieści, jak to się wykradało klucze od kościoła, bo gdzieś tam ktoś zrobił duplikat i wieczorem się ludność spotykała i sami tam litanie odmawiają albo próbowali czytać Pismo Święte. To są piękne, wzruszające opowieści. No, to kolejny temat na następne spotkanie. No, ale to niewątpliwie było to też coś, co sprzyjało, jakby powiedzieć, takiej emocjonalnej więzi z tą katolicką polskością. Na pewno to służyło umacnianiu polskości i integrowania się ludzi wokół właśnie takich językowych wspólnot. Tutaj jeszcze a propos polskiego, znaczy generalnie oni byli oderwani od jakiejkolwiek możliwości uczenia się, ale wiele osób nam wspomina szczególnie lata 70., kiedy szczególnie właśnie obwód grodziński, który graniczy z Polską. To była ta próba oglądania polskiej telewizji. Wiele osób mi mówiło, gdzie się uczyło polskiego, oglądając Dobranocki na przykład. Telewizja i radio, tak? Telewizja i radio. Lato z radiem. Okazuje się, że telewizja wtedy perelowska była źródłem informacji, źródłem w ogóle uczenia się języka polskiego. To były też te systemy, kiedy można było na antenę zwykłą odebrać, w związku z tym tam do tych, nie wiem, 20-30 kilometrów nie było problemu z polską telewizją, z radiem znacznie dalej, więc tego słuchano i tego się uczono. Oprócz tego było to źródło troszkę szersze informacje, jednak nie tej mniej uszarzonej takiej w tym oficjalnym sosie ideologicznym. A prasa też docierała, tak jak w niektórych innych części Związku Radzieckiego? Rzadko to. Były przemycane, ale to były bardzo rzadkie kontakty. Mimo to, że oni mieli rodziny po drugiej stronie granicy, to jak nam większość osób mówiła, no to kontakt był co najwyżej listowny. W ogóle nie było możliwości, że ta granica to była. No, bardzo szczelna pod tym względem. I to niestety zrobiło ogromne spustoszenia, bo te więzi bezpośrednie praktycznie już wymarły, bo kontaktu między siostrami i braćmi, kiedy oni żyli, to nie było, albo był listowny, ale to nie jest to, co. Zresztą każdy wiedział, że ktoś te listy czyta, więc to nie było to. No a kiedy już oni umierali, ci bezpośredni krewni, ich dzieci, no to te prawa, o których mówiłem, no te kontakty się rozluźniały. I w tej chwili powoli się one odnajdują, ale to są już kontakty takie, no rzeczywiście bardziej odległe, bo te osoby, które jeszcze czuły więź na gruncie swoich tych wspólnego życia w tych Grodnach, Ośmianach czy innych miejscowościach, już ich nie ma po prostu. Żyją jedni gdzieś tam, na przykład wielu osób na Pomorzu Zachodnim, Kołobrzeg, no, ale no to są już kontakty takie, które bardzo dobrze, że odżywają, natomiast no nie mają tego już zbyt silnego podtekstu emocjonalnego, na ile mogę rozumieć, ale robiliśmy wszystko, żeby to podtrzymać, bo są one niesłychanie potrzebne. I co odmieniło sytuację? Bo mamy teraz Związek Polaków na Białorusi i do niego byśmy teraz, jeżeli można, przeszli. Właśnie, od kiedy ta sytuacja zmieniła się, że jest to bardziej zorganizowane i tak bogate w działalność? Ja pokazuję tutaj książkę Tadeusza Gawina, obecnie już doktora habilitowanego, pierwszego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wspomniałem, że Związek Polaków na Białorusi był takim fenomenem, bo o ile na Litwie istniejący tam Związek Polaków mógł korzystać jednak z dorobku poprzednich działaczy, nawet jeżeli w wersji komunistycznej, ale tam była Polska Gazeta, były polskie szkoły, na Białorusi nic nie było. Nie zapomnę, dla mnie w czasach młodości wczesnym odkryciem było takie pismo Czerwony Sztandar litewskie, że coś po polsku pisze w Wilnie, ale było. Tak. Natomiast po drugiej stronie granicy, która była łatwa do przodu, nic nie było polskiego. Więc zaczęły powstawać zupełnie spontaniczne w końcu lat 80. organizacje o charakterze społeczno-kulturalnym, to LIDA, to Baranowicze. No i pierwszym takim fundamentalnym, jakby fundamentalną organizacją, której zresztą powstania Związek Polaków na Białorusi czerpie swoją historię, kontynuuje historię, to było Towarzystwo Kulturalne
imienia Adama Mickiewicza, które nie tylko powstało jako taki przedsionek Związku Polaków, ale jako organizacja, która zaczęła się upominać o prawa Polaków do tego, żeby być Polakami. No i oczywiście rok 1990, zjazd założeniowy Związku Polaków na Białorusi, no niesłychany przełom w życiu Polaków, bo z niebytu powstała organizacja Polaków, których miało nie być, szczególnie na Białorusi, w tym komunistycznym najbardziej zakątku Związku Sowieckiego. Jeszcze w Związku Radzieckim, tak, 90. rok, bo to podkreślić. Perestrojka, to wszystko jeszcze przynosiło właśnie efekty, że ta oficjalna polityka rozluźniająca ten straszny gorset ideologiczny, gdzie jak jeden z polskich konsulów pisał z Charkowa, Związek Sowiecki to państwo niesłychanie wolnościowe, można tam być komunistą dowolnej narodowości. No więc bycie komunistą przekreślało jakąkolwiek narodowość, stąd też na Białorusi ten fenomen Związku Polaków rozpoczęty w 1990 roku no, trwa do dnia dzisiejszego ze wszystkimi niekiedy bardzo tragicznymi zakrętami. Ale to największa organizacja polska, najsilniej wpisana w historię polskiej społeczności na Białorusi i który, jak mówię, fenomen działalności i w warunkach łatwiejszych z samego początku i w warunkach trudniejszych później i w warunkach nielegalności no praktycznie po dzień dzisiejszy, no myślę, że czeka na jeszcze cały czas na swój wielki opis historyczno-społeczny. No, powiedzmy sobie, jakie główne cele były tej organizacji? Odrodzenie polskości, o tym, o czym my mówiliśmy po czasach ZSRR, odrodzenie polskości no, na terenach Białorusi, powstałego niepodległego państwa później i walka o polskie szkolnictwo. To były dwa główne cele. No. O polski język, żeby on gdzieś zaistniał. No, czyli właśnie o szkolnictwo polskie, no bo żeby zaistniał język polski, no to muszą powstać szkoły. Mhm. I pierwsze lata działalności to jest walka o powstanie takich prawdziwych szkół, nie społecznych, tylko publicznych szkół. A także, że wprowadzenie, możliwość wprowadzenia języka polskiego do szkolnictwa białoruskiego państwowego jako języka mniejszości narodowej. No właśnie o to chciałam spytać, czy w Związku Radzieckim, bo przyznam, nie wiem, były jakieś prawa mniejszości, które właśnie tak jak teraz we współczesnym świecie, że tak powiem, narzucają, że mniejszości mają swoje prawa i powinny mieć na przykład przy dużym skupieniu na danym terenie swoje szkoły, nie wiem, czy tak na Litwie, tak no Polacy mieli pewne takie koncesjonowane, mówię, gazety, walczone, możliwość nauczania języka polskiego, na Białorusi nic nie było. W związku z tym pojęcie mniejszości, zresztą jest tam cały czas niemile widziane. Ja nie tak dawno czytałem w prasie białoruskiej, grodzieńskiej, wywiad gubernatora Grodzieńskiego, który dowodził, że tam żadnej mniejszości nie ma. Na Białorusi są tylko obywatele Białorusi, cieszący się, na Grodzieńszczyźnie są tylko obywatele Białorusi. Wszyscy cieszą się równymi, szerokimi prawami tych obywateli, więc tutaj mówienie o mniejszości to rozbijanie jednolitego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No to taki właśnie sowiecki model myślenia, że w zasadzie to istotowany tym powiedzeniem, jak mówię, nie moim, tylko jednego z konsulów z Charkowa, że można było być komunistą dowolnej narodowości, to już nikomu nie przeszkadzało. Natomiast na Białorusi no, bycie Polakiem okazało się znowu dużym balastem dla władzy i o te prawa, na Zachodzie naturalne prawa mniejszościowe, tak, trzeba było się bardzo, ale to bardzo mocno dobijać i Związek Polaków na Białorusi no, włożył tutaj ogromny wkład w to, żeby Polacy mogli być jako obywatele Białorusi, normalni, lojalni obywatele Białorusi, mogli być Polakami takimi, jakimi byli od wieków. Czy udało się to dość szybko osiągnąć te cele, właśnie polskie szkoły i właśnie takie pielęgnowanie polskości? Niestety tu pewnie smutkiem możemy chyba skończyć. Prezydentem został obecny. Tak, to był taki wyraźny próg, znaczy się nie od razu, no bo to też, ale połowa lat 90. była tutaj wyraźnym jakimś takim progiem. Bo w tym okresie uchwalono ustawę o prawach mniejszości narodowych, gdzie tam no, w taki sposób prawie europejski zapisano prawa mniejszości do nauki, pielęgnacji własnego języka, kultury. Przewidziano nawet w zapisach pomoc państwa białoruskiego.
Także jeśli chodzi o ustawodawstwo, to wprowadzono bardzo demokratyczne ustawodawstwo dotyczące mniejszości, ale po roku 1994 powołania się naszej mniejszości na te zapisy. Znaczy, no było tak, że, martwe prawo. Było tak, że trzymano się ściśle litery prawa. Mhm. Często jest to odchodząc i od niej, jeżeli chodzi właśnie o pomoc chociażby finansową dla jakichś inicjatyw. Natomiast no, to, co wynikałoby z tego prawa, tak zwany duch prawa, no, był zupełnie pomijany i szczególnie polska mniejszość. No, niestety o to, co osiągnęła, musiała bardzo, bardzo mocno walczyć. I tutaj zasługi Związku Polaków są no, nie do przecenienia. No, a Związek właśnie no, wpisał tę swoją historię w te zawiasy historii Białorusi, jak najbardziej na Białorusi w sposób. Ten Związek Sowiecki odcisnął chyba najsilniej stosunkowo piętno z różnych przyczyn. Nie miejsce tu, żeby to rozwijać, ale i Litwa, i Ukraina szły różnymi innymi drogami. Białoruś natomiast no, cały czas silnie miał wpisany ten obraz Związku Sowieckiego jako takiego no, dla swojej państwowości po prostu. Mm. I strasznie ciężko było przekonać, że to nie jest to, że to wygląda zupełnie normalne, państwo wygląda zupełnie inaczej. I Związek Polaków, który próbował to robić od samego początku, no, spotykał się z różnego rodzaju rafami. No, oczywiście Polska bardzo pomagała. Od początku lat 90., od połowy lat 90. powstały konsulaty polskie, powstały konsulat w Grodnie, powstał konsulat w Brześciu. Bardzo aktywnie działały także placówkę i ambasada i konsulat, widział ambasady w Mińsku, ale pomagała też polska organizacje, które powstawały do tego, żeby wspierać naszych rodaków na wschodzie. Stąd właśnie wspomniane przeze mnie dwie szkoły zbudowane z polskich środków w Grodnie i Związku Polaków na Białorusi przy ich ogromnym wsparciu. Szkoła w Grodnie i szkoła w Wołkowysku, które istnieją do dnia dzisiejszego i chociaż zgodnie z programami białoruskimi, no ale teoretycznie są to szkoły z polskim językiem nauczania, z polskim językiem wykładowym. Natomiast najbardziej chyba no, efektywna i pożądana forma, czyli nauczanie języka polskiego w szkolnictwie państwowym, tak żeby ci, którzy chcą, mogli czy w różnej formie, czy dodatkowych przedmiotów, czy zajęć fakultatywnych, czy jakichkolwiek innych, mogli się tego języka nauczyć w szkołach, no bo tam uczeń już jest, nie musi dochodzić, nie musi jeździć, nie musi za to płacić. Teoretycznie rzecz ujmując, żeby tamto nauczanie było wpisane tam, gdzie Polacy sobie tego zażyczą, no niestety po okresie pewnego niewielkiego rozwoju w ostatnich latach było praktycznie w ogóle eliminowane i to były tylko pojedyncze szkoły, gdzie ten język polski był prowadzony, zresztą w różnych formach, często nieobowiązkowych, często płatnych. W związku z tym ten eksperyment się tam nie udał. Postawa władz była temu bardzo, bardzo nieprzychylna, no a powodowało to rozwój szkolnictwa społecznego, które organizowało Związek Polaków. Polaków, w dawnej mierze Związek Polaków. I budując własne szkolnictwo. To była odpowiedź ZPB na to ograniczanie dostępu do języka polskiego w szkolnictwie publicznym. Wraz z ograniczaniem oni rozbudowywali swoją bazę. Także już jeszcze przed aresztowaniem Andżeliki Borys, bo o tym, co się później działo, nie mam już takiej wiedzy, to szkolnictwo społeczne, szkolnictwem społecznym było prawie 10 tysięcy młodzieży, dzieci i młodzieży. Mhm. No to szkolnictwo oczywiście usiłowało wypełnić tę lukę. Ono się tworzyło, to oczywiście szkoła, która prowadzona przez ZPB, tak zwana Batorówka imienia króla Stefana Batorego. No to oczywiście szkoła także do Polskiej Macierzy Szkolnej, Liceum imienia Społecznej imienia Elizy Orzeszkowej. To także wiele mniejszych organizacji, które prowadziły jakiegoś rodzaju kurs, ale punkty nauczania w terenie to Związek Polaków na Białorusi. Tam wielu siłaczków prowadziło różnego rodzaju zajęcia. No i tutaj jako konsulat bardzo staraliśmy się im pomagać. No nie mogliśmy jakby powiedzieć, osobiście prowadzić tych zajęć, nie mogliśmy zapewnić dostatecznej ilości nauczycieli z polskich, ci przyjeżdżali tylko do większych szkół. To była oczywiście Batorówka w Grodnie, to było Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej i dosłownie na chwilę przed tym zwrotem politycznym 20 polskich nauczycieli w Lidzie. W polskiej szkole, która tam powstała także z inicjatywy przy Związku Polaków na Białorusi.
Ale tych nauczycieli było kilkoro zaledwie. W związku z tym to nie tyle liczyło, ale dobrze, że byli. Zresztą mieli różnego wizy z przedłużaniem, wizy z prawem pobytu. Nauczycieli za niedopełnienie prawa meldunkowego, bo termin 3 dni na meldunek, no więc tam wchodził weekend, więc nie zdążyli i okazało się, że muszą wyjechać z Białorusi. No nie było to i sam zresztą fakt, że no, nauczycieli ograniczano ich ilość pod pozorem, że są specjaliści białoruscy, znający język polski i argument, że nic nie zastąpi native speakerów, no, że to po prostu można mieć różne wady w wykształceniach, ale jeżeli ktoś mówi w swoim rodzimym języku, no to robi to na pewno dużo lepiej od osoby, która się tego języka uczy mimo wszystko na nawet najlepszej uczelni. To były niekończące się problemy. Rekrutacja do tych szkół, no to od kiedy przyjechałem w 2016 roku do Grodna, to spotykałem się z tym, że właśnie były problemy z przyjmowaniem do klas pierwszych, a czy to jedna klasa, a czy to dwie klasy, a czy to trzy klasy. Niesłychane problemy techniczne, ilość metrów na ucznia, brak nauczycieli, no wszystko powstawało, żeby tylko tych dzieciaków nie przyjąć. I tu również Związek Polaków, jak mawiał Andrzej Poczobut, dymił w tej sprawie, żeby naciskać na władzę, żeby przyjmować jak najwięcej małych uczniów do szkoły. Nie tylko Polacy przyjmowali, nie sprawdzano narodowości. No ale siłą rzeczy jak najwięcej ludzi, którzy w większości byli to Polacy, żeby jak najwięcej ich przyjmować, no bo to znaczyło, że jak najwięcej to szkoły skończy i będzie obcowało z językiem polskim na co dzień, co niestety na Białorusi graniczyło z cudem. No ale właśnie warto podkreślić, że nie tylko starania, żeby szkoły były, ale przede wszystkim też starania samych uczniów i ich rodziców, prawda? Tak, bo no przepraszam, że wpadam jest... słowo, ale to właśnie te zapisy do szkół, to były nocne dyżury, to było oczekiwanie na to, kiedy ogłoszą, ile osób, kiedy będzie się przyjmowało. No po prostu cuda się działy i co roku konsulat i konsul starał się to jakoś ucywilizować. Raz się udawało lepiej, raz gorzej, no ale żeby się nawet udało najlepiej, to jedna szkoła w Grodnie nie rozwiązałaby problemu edukacji polskiej. To była potrzeba rozwiązań systemowych, a optymalny był, jak mówię, no język polski w szkolnictwie państwowym. Ku temu nie szło, no to jeżeli nie, no to szkolnictwo społeczne, któremu pomagaliśmy z całego serca i z możliwości, jakie tylko były, podręczniki, wyjazdy do Polski, kursy dokształcenia, Związek Polaków i osobiście Angelika Borys, która przecież wyrosła z pionu edukacyjnego Związku Polaków na Białorusi, no robiła cuda, żeby tym ludziom pomagać, żeby dla nich język polski stał się rzeczywiście językiem, który się nauczać. No jak mówię, problemem było to, że język polski z przestrzeni społecznej był całkowicie wyparty, a i przestrzeń kościelna coraz bardziej się zawężała. To w wyniku działań władz. Tak, ale myślę, że bardzo, przynajmniej dla mnie, było bardzo takim pozytywnym doświadczeniem, będąc parę razy na Białorusi w ostatnich latach, że właśnie widać było tą energię Polaków, tą chęć, tak, że nawet jeżeli jestem starsza i już nie znałam tak dobrze polskiego, to chcę, żeby moje dzieci się nauczyły, moje wnuki, a jeżeli oni się uczą, to mnie to mobilizuje, że ja też powinnam, tak? I to jest niesamowite. Marazm, który sprawia, że po prostu przyzwyczajamy się do sytuacji, jaka jest, tylko właśnie takie odrodzenie, faktyczne odrodzenie, prawda, wśród tych ludzi, że chcemy tej zmiany oddolnie. Także jakby nie można powiedzieć, że związek i jego władze narzucają coś reszcie Polaków, nie. Tylko po prostu jakby są przedstawicielami. Na potrzebowanie, prawda? Na potrzebowanie. Przecież te tysiące uczniów, kursów różnego rodzaju, to nie byli ludzie, których można było jakby przygonić do tej szkoły. To wprost przeciwnie, to oni przychodzili, pytali się, jakie są możliwości nauczania języka polskiego, poznawania kultury, historii, która niestety była oficjalnie, no całkowicie, albo zamilczana, to jeszcze dobry. Tu zresztą konsulat również starał się robić, co można, żeby historia naszych rodaków była jak najbardziej znana, że organizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, ze Studium Europy Wschodniej i przy wsparciu także Instytutu Polskiego w Mińsku, ale pod patronatem pewnym takim, przy udziale Związku Polaków, konferencję coroczną Polacy na Białorusi. To była różne tematyka. 21 rok, w związku z tym był traktat ryski, ale były też i wojna polsko-bolszewicka i inne tematy związane z odzyskaniem niepodległości, które nakreślały w Polsce Centralnej ten rok.
wszyscy wiedzą o Bitwie Warszawskiej. My staraliśmy się popularyzować Bitwę Niemeńską, oczywiście, bez której nie byłoby tej wielkiej wiktorii. Nie byłoby zakończenia. Nie byłoby tak dobrego, mimo wszystko, mimo różnych obiekcji zakończenia tej wojny. Także to się działo, ale no to wszystko była taka, bym powiem, może i bardzo dobra, może i potrzebna, ale proteza takiej rzeczywistości. To niestety było przez system władzy odrzucane. No i tu, jak pani wspomniała, że ci Polacy jakby byli tym elementem, który chciał być elementem samoistym, świadomym, no to nie było zgodne z tym, co było osią polityki łukaszenkowskiej. I tutaj się spotykały dwa przeciwne prądy. I stąd też Polacy po tych przemianach zapoczątkowanych byli tą warstwą, która straciła stosunkowo dużo. Wspomnialiśmy już o tej dwójce cały czas przebywających w więzieniach liderów, postacie naprawdę heroiczne, naprawdę wielkie, naprawdę znaczące. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi i osoba w gruncie rzeczy niesłychanie delikatny, niesłychanie potrafiąca, filigranowa kobieta, łagodna, chociaż czasami potrafiła wprowadzić dyscyplinę nawet swoim głosem, ale kobieta łagodna, z różnymi wspaniałymi pomysłami, tytan pracy, który swoją osobowością, swoją pracą wzbudzał w związku od Witebska, Mozyrza, Pogrodno i Brześć. Andrzej Poczobut, taki mechanizm napędowy związku, zaplecze intelektualne, dziennikarz, historyk, imprezy, które robił, na których ja się wiele uczyłem też z tych imprez i które organizował. To było coś, co gromadziło ludzi, bo te imprezy zawsze staraliśmy się przeprowadzać wspólnie, ale angażując po pierwsze młodzież, żeby z nami jeździła, ile osób mogło i chciało, a po drugie miejscowych działaczy ZPB Polaków, którzy przychodzili do tych miejsc i których zawsze starałem się prosić, żeby o te miejsca pamięci dbali, pamiętali, przekazywali młodym, bo jak nie oni, to naprawdę kto? To były rzeczy wielkie, jego publikacje, ale jego wymiar, tak powiem, intelektualny, rozmowy z nim były dla mnie zaszczytem i przyjemnością. To było coś, z czego dowiadywałem się niesłychanie wiele. I ten człowiek, świadomość, że ta para nieprzeciętnych ludzi, którzy włożyli kawałek swojego życia, serca i duszy w to, żeby stosunki polsko-białoruskie, żeby wzajemne znajomość, żeby wzajemne kontakty były jak najbardziej normalne w tej chwili, za to, za co powinny być nagrodzeni, cierpią w więzieniu, w jakimś rejonowym areszcie, w strasznych warunkach po prostu wewnętrznego ludzkiego protestu. To jest zadra, która zostanie. To są ludzie, którzy są już w historii naszych krajów i tej historii będą. Nie dlatego, że są postaciami ze Spiża, dlatego, że byli tymi autentycznymi postaciami, które ożywiały organizację przynajmniej od 2005 roku. Byli tym zapleczem, które sprawiło, że związek w najtrudniejszych momentach trwał, a nawet się rozwijał. A nawet porównanie, chociażby sama statystyka w Brześciu, kiedy byliśmy, a kiedy byliśmy w Grodnie, cały czas był w stanie półlegalności po 2005 roku, a pomnożył liczbę członków praktycznie dwukrotnie, ostrożnie to tylko oceniając. Ale myśmy widzieli te setki ludzi zaangażowanych w pracę związkową w miejscowościach. To nie było fałszowane, mistyfikowane, to była autentyczna aktywność tych ludzi, tym bardziej wartościowa, że właśnie odbywała się to pod płaszczykiem półlegalności, więc trzeba było jeszcze wykazywać, oprócz chęci kultywowania tradycji polskiej, polskiego języka, trzeba było mieć jednak też odwagę cywilną, żeby działać w takiej organizacji, która oficjalnie jest nielegalna. To spytam właśnie o ten rok 2005. Co w tym roku się stało, że zmieniła się sytuacja związku? Bo mogę o tym powiedzieć. I druga jeszcze prośba o to, jakby Państwo mogli przybliżyć. Związek jako organizacja miał również swoje oddziały, także czy one były rozsiane po całym terenie Białorusi? Jakby Państwo mogli też o tym powiedzieć, bo to warto też może przypomnieć te najaktywniejsze ośrodki. Czyli nie tylko Grodno, prawda? Zacznę od końca może. To było niesamowite, ale w momencie w 2020 roku to było ponad 100 oddziałów związku na terenie całej Białorusi. Powstawały nowe. To powstały w tego rozwoju. W niewielkich miejscowościach, gdzie byli ludzie, którzy chcieli to robić, którzy mieli jakąś wewnętrzną potrzebę, wbrew
warunkom i z tą odwagą cywilną zakładali te oddziały, które były tymi maleńkimi nieraz kiedy ośrodkami krzewienia polskiej tradycji, kultury, nauki i pomoże, a w razie czego wystąpi w obronie, gdyby taka potrzeba. Oczywiście oddział grodziński, oczywiście oddziały w Lidzie, oddziały w tych miastach w Wołkowysku, to tak do Dziedzicznie, na Poleszu Brześć, Baranowicze, piękna karta też tam szkoły polskiej, która istniała, która długo opierała się zgleszaktowaniu przez władzę, była tam prowadzona dyrekcja języka polskiego i takie troszkę wychowanie patriotyczne. No w Mińsku oczywiście, Bołodecznie bardzo aktywny oddział. W wielu takich miastach istniały, ale mówię, w wielu także dosłownie wsiach istniały też oddziały, które działały, które prowadziły rocznicowe obchody rocznic. To bardzo ważne, że nie tylko 1 maja i 7 listopada, ale także 3 maja, ale także 11 listopada. Polskie tradycje, kolędy, śpiewanie. Dla nas śpiewanie kolędy jest czymś oficjalnym, oczywistym. Tam nie. Skąd? Gdzie? Ale tam też te punkty szkolne przy tych oddziałach. Większość oddziałów miał swoje własne nauczanie, czyli nauczyciela i grono dzieci uczących się. To było bardzo wzruszające, bo często były to osoby, które nie miały pedagogicznego wykształcenia, ale znakomicie tam władały językiem polskim, ale w celu odpowiedniego wykwalifikowania tych sił były organizowane przez centralne, czyli Grodno, kursy doszkalające dla tych nauczycieli dydaktyczne różnego rodzaju. Także mimo czasami sceptycznego nastawienia, czy tej szkoły to coś będzie, profesjonalna często była kadra, to wyniki nauczania byłyby bardzo dobre, bo mieliśmy później dowody w postaci udziału tych dzieci w różnych konkursach organizowanych, bo konkursów organizuje się dla Polonii bardzo dużo. To jest mnóstwo fundacji i one są o różnym charakterze, ale na ogół dosyć. I tam wiele wylewcików było szlifowanych. Było szlifowanych, no, z takich małych ośrodków, więc to było bardzo skuteczne to nauczanie. No i temat rzeka, który też zasługuje na osobne spotkanie, no miejsca pamięci. To oczywiście druga wojna światowa i po drugiej wojnie światowej, ale także miejsca historyczne. No. Pod Lidą groby rodziny Pileckich, które staranie Lidzkiego oddziału ZPP zostały pięknie odrestaurowane. No to mówiliśmy, że tam są groby od czasów powstania styczniowego, no po czasy po II wojnie światowej. Przekąt na te metrologii, w których chyba w wielu polskich regionach nawet nie ma takiej świadomości, nie ma się takich miejsc pamięci, jakie jest na Grodzieńszczyźnie. Nie tylko, bo to też obwód miński ma mnóstwo miejsc pamięci z 20 roku, 19 roku. Ale także te miejsca właśnie związane z powstaniem styczniowym, w jeziorach, krzyże, w pobliżu miejsca bitwy. To wiele takich grobów ludzi, obywateli, którzy wpisali się w historię miejscowości, miast. To także miejsca, gdzie leżą były groby ziemiańskie, czy pozostałości po nich. No, to coś, co wymagałoby nie tytanicznej pracy, żeby to wszystko ocalić, spisać. Próbowaliśmy to robić, no niestety przerwanie w powietrzu. Natomiast ta działalność, ta praca to jest coś, co zostanie i to, co udało się ocalić staraniem związku przy pomocy konsulatu, staraniem Polaków, to jest niewymierne dobro, które przetrwa, a nie przetrwałoby bez tych ludzi. Nie wyjaśniłeś tego samą nielegalności. Tak, no to drugi oczywiście temat, ten dziwaczny status. Otóż w 2005 roku właściwie nic się nie stało. Odbył się zjazd Polaków na Białorusi i wybrano nowego prezesa. Nikomu wówczas. Tak. Zgodnie ze statutem wybrano nowego prezesa, czyli zrobiono rzecz statutową, normalną. Tylko, że tutaj wkraczamy na tą właśnie sferę pewnych takich niedomówień. Nie był to prezes uzgodniony z władzami. No to była właśnie Angelika Borys, która wówczas była młodą, nikomu nieznaną działaczką, szefową, o ile pamiętam, pionu edukacyjnego, kulturalnego czy edukacyjnego Związku Polaków i tyle. I ona została wtedy wybrana, a nie kandydat, jakby uzgodniony z władzami. No i ten wybór został głęboko oprotestowany przez władzę. Zarzucono, że był on z naruszeniem procedur. Zwołano drugi zjazd, przy czym delegatów, oczywiście unieważniono, Ministerstwo Sprawiedliwości unieważniło
ten wybór. Zwołano drugi zjazd, który odbył się dla pewności nie w Grodnie, tylko w Wołkowysku. Tam wyznaczenie delegacji, wybrali właściwego prezesa, z tą osobę zasłużoną dla polskości, no ale jak i przyszły zdecydowała się ona, jak się to później mówiło, reżimowego Związku Polaków na Białorusi. I od tego momentu rozpoczęła się ta dwoistość dwóch władz. Jeden związek popierany przez władze białoruskie, a drugi związek, bo ten związek na czele z kontynuujący tradycję Związku Wcześniejszego. I on jako jedyne demokratyczne został uznany przez stronę polską, natomiast no, tamten był uznawany przez jako oficjalna struktura państwa białoruskiego. No i to było właśnie coś, co różniło oba zarządy, bo jeden w trudnych bardzo warunkach, przy braku akceptacji władz białoruskich, prowadził kultura, oświata, język, szkolnictwo, wyjazdy do Polski, kolonie, no wszystko. Natomiast no, ten drugi związek istniał, no, tak miał zadanie. W ramach jakichś świąt państwowych oczywiście się pojawiał, dyżurny zespół ludowy zaśpiewał, zatańczył. No i w zasadzie to wszystko, to się na tym kończyło. Miał swoje ułomne struktury, natomiast no, on był, no, to był wpis, to była część państwa białoruskiego, takiego jakie ono istniało. I ten związek no, nie miał autentycznego poparcia, wiadomo było, że był to ten taki to się woda z ogniem nie dała pogodzić. Były oczywiście plany zjednoczeniowe, ale one się nie dawały zrobić, bo po prostu, no, jeżeli się złączy wodę z ogniem, to tylko pana powstanie, to nie da się tego połączyć na zasadzie takiej fizycznej. Stąd też te struktury istniały i oczywiście były one całkowicie różne. Jedna była tą strukturą dynamiczną, rozumiejącą polską tradycję, potrzeby polskiej mniejszości wychodzącej naprzeciw. No i druga taka istniejąca, która była z kolei odbiciem państwowości białoruskiej, takiej jak ona była. No, takim symbolem było to, że zjazdy tego oficjalnego związku były w języku rosyjskim. Bo mówiąc najłagodniej, wszyscy tam opanowali w dostatecznym stopniu język polski, natomiast no, ten związek, który był ten związek w warunkach nielegalności działa, czy nielegalny, no, prowadzi jednak w języku polskim to, co powinno być prowadzone i co mogło być zgodnie z prawem Białorusi prowadzone. To bardzo, bardzo odróżniało nas w takiej sferze symbolicznej. No i ten nie rzucim ziemi skąd nasz ród, ten wzruszający, prawda, który śpiewano. Nie bardzo mieścił się też w kanonie tego drugiego związku. Może tylko dodam, że ten taki dualizm to nie był taki prosty, że jeden związek sobie nieuznawany działał, a drugi uznawany sobie działał, bo ten, którego władze zostały, czy który wybór został unieważniony, został pozbawiony całego zaplecza, czyli zabrano, no, przejął ten uznany przez władze związek, jak my go nazywaliśmy, zapałucznika. Czyli przejął cały majątek, który przez myśl na tą organizację zbierała, w tym 16 domów polskich. I jako organizacja nieuznana, znaczy przynajmniej której zarząd jest nieuznawany, formalnie nie miała nawet sprzed 15 lat, nie miała szansy normalnego funkcjonowania. Byłoby to generalnie niemożliwe, żeby władze białoruskie mogły akceptować działalność drugiego związku jako struktury, no, która musi mieć swoje lokale, no, jakiś swój aparat. Ale bezprawne, wszystko no, takie formalne. No to było absolutnie niemożliwe i wtedy przeszli na takie formy działania poprzez spółki prawa handlowego, które w tym czasie na Białorusi były już akceptowane i zarówno centrala, jak i oddziały zaczęły tworzyć no, różnego rodzaju spółki prawa cywilnego, których celem było po prostu prowadzenie działalności tam. Kursy szkoleniowe, szkoły po prostu. Kursów, trochę tam jakaś działalność, pośrednictwo wizowe, tego typu. Inaczej się nie dało po prostu, inaczej to nie było. Jako możliwe. Spółki, to była spółka Polonika na przykład pierwsza. Zerygata Polonika później była, oczywiście władze widziały. Krysowia, Polonika, Zerygata. Oczywiście władze widziały, co się za tymi spółkami kryje, że to jest faktycznie, jest to umożliwienie prowadzenia działalności przez Związek Polaków, więc jakiś czas były wytaczane jakieś procesy dla nich, że ale formalnie zakładali jedną spółkę, zakładali drugą,
Ale będąc, prowadząc spółkę, mogli wynająć pomieszczenia, mogli... To pozwalało tak, na całą działalność. Pozwalało na samą działalność. Oczywiście normalne podleganie przepisów działalności. Dlatego my ten stan nazwaliśmy polegalnością. No bo formalnie, legalnie jako spółki działały, jako ZPB, byli nielegalni. Mhm. Ale działali, a naprawdę działali bardzo, bardzo efektywnie i to na niesłychanie wielu obszarach. To jest więź z Polską, to jest polska tradycja, polska kultura, to jest dbałość o to, żeby ci ludzie poznali zwyczaje swoich przodków, które no w tym pokoleniowym zamęcie sowieckim po prostu zaginęły. No, i oczywiście zespołów artystycznych, wspieranie zespołów artystycznych, wyjazdy do Polski, kolonie w Polsce, to były tysiące dzieci, które jeździły na krótszy albo dłuższy turnus do Polski. To była gigantyczna praca pani prezes, która współpracowała z wieloma samorządami, która potrafiła się dogadywać z najróżniejszymi ludźmi w imię dobra Polaków na Białorusi. Bez względu tutaj na jakiekolwiek opcje, dla niej ten nadrzędny interes statutowy to była obrona interesów Polaków. I robiła to z całym przekonaniem i z siłą kilku osób. Akcja letnia, jak mówisz o akcjach i współpracy z samorządami, to co roku kilka tysięcy dzieci wyjeżdżało na kolonie właśnie w wyniku dobrej współpracy prezes Bory z samorządami i takimi akcjami co roku prowadzonymi, więc na celu już każdy samorząd, żeby przyjął określoną ilość dzieci. To szczególnie chyba w latach tak 2015 to nawet kilkanaście tysięcy dzieci wyjeżdżały w ramach tych akcji. W tych latach też, różnie tak masowo. Kontakt z Polską był tutaj wartością bezcenną. Z innej epoki zupełnie, wspomnienia z Brześcia mam, kiedy była premiera filmu Katyń Andrzeja Wajdy. To jako konsulat zrobiliśmy wyprawę do Białej Podlaskiej na pokaz tego filmu. Sala kinowa zapełniona, autokary, wszystko. No i pamiętam później po tym seansie wrażenia tych ludzi, którzy patrzyli na ten film. Lekcja historii. W ogóle nie wiadomo jak to NKWD strzela, to powiedziałem wychodzących tych ludzi, to przypominało takie maszyny idące powoli, widać było, że to te sceny ostatnie są wstrząsające, to było zupełny szok, reakcje były najróżniejsze, większość była zaszokowana pozytywnie, a niektórzy, że to było jakieś tam kłamstwo, prawda? Ale to była ta różnica poziomów, także kontakt z Polską, z tym nośnikiem takiej polskiej, ale normalności był czymś bezcennym i tutaj Angelika Borys robiła naprawdę cuda. No a Andrzej Poczobut jako historyk z kolei znikąd, z niczego potrafił zrobić wspaniałe imprezy historyczne, wspaniałe imprezy kulturalne, które pokazywały taką historię, jaką ona rzeczywiście była, a nie taką, jaką miała być, bo i przekazywał, że historia Białorusi nie zaczęła się w październiku 17 roku, tak jak to było, że rok 39 to nie jakieś tam radosne zjednoczenie. No zresztą mamy na Białorusi 17 września jako święto, Dzień Jedności Narodowej. No nie wspomina się, że po trupie Polski to się odbywało. To wszystko była ogromna praca, że wiele ludzi w ogóle miało szansę zapoznać się z innym kontekstem własnej historii, bo taka historia wiele razy powtarza. Możemy o niej sobie myśleć, co nam się podoba, ale jej nie zmienimy. Musimy ją poznać. Dokładnie i myślę, że to takie piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, bo musimy zaraz kończyć. Właśnie ta działalność, podkreślmy, edukacyjna, patriotyczna, dbałość o nasze dziedzictwo tam na Białorusi, prawda? A zarazem też taka chęć dbania o tą ziemię, na której mieszkali od wieków, prawda? Bo pamiętajmy, że te dzieci, które wyjeżdżały na kolonie, wracały tam, no bo to jest przecież moja ojczyzna, prawda? Także warto, często mówią właśnie o jakichś waśniach narodowościowych, a tu przecież ta lojalność w sensie patrzenia na Białoruś jako ojczyzną, prawda? Tak. Zawsze była podkreślana. To przykład Andrzeja Poczobuta, który jest człowiekiem rodzinszczyzny, to jest jego ojczyzna, on nie chce nigdzie na siłę wyjechać. On oczywiście i kocha Polskę, wie czym jest Polska, ale jego ojczyzną jest na ziemiach rodzińska. I to była jakby główna idea tego, że nie było to odrywanie dzieci, nie było to odrywanie. Było to po prostu pokazywanie rzeczywistości historycznej i obecnej taką, jaką ona jest. No jak się okazało,
To bardzo trudne zadanie. To chodziło o utrzymanie takiej więzi. Dokładnie, więzi z ojczyzną, prawda? Tak. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie. Może na koniec, cóż byśmy mogli życzyć naszym rodakom z Białorusi, którzy może nas dzisiaj też oglądają? Ciężko tutaj załatwiać to tradycyjnymi życzeniami, ale bardzo od serca chciałbym życzyć, żeby nadchodzące czasy były czasami normalnymi, były czasami, których będziemy mogli rzeczywiście ze sobą sąsiadować, tak jak to powinno się dziać między dwoma bliskimi państwami i narodami, a naszym rodakom kochanym, którym starałem się takie życzenia zawsze składać. Życzę tego, żeby Polska była jak najbliżej nich, żeby oni byli jak najbliżej Polski, żeby to poczucie wspólnoty, więzi zawsze dominowało i pamiętali, że mają tutaj oddanych ludzi, przyjaciół, którzy i w biedzie, i w powodzeniu zawsze są gotowi być razem z nimi. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A do tych rodaków, którzy żyją gdzieś w innych rejonach, pamiętajcie o swoich pobratyńcach na Białorusi. Im jest bardzo trudno. Trzeba robić wszystko, żeby ci Polacy mogli cieszyć się takimi swobodami, jakie macie wy tam gdzieś na po zachodniej stronie polskiej granicy. Jeżeli nawet nie jest wam tak bardzo słodko, jak to się czasem mówi, to popatrzcie właśnie na ten drugi przykład. Tam naprawdę jest ciężko, ale wierzmy, że będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Czy pani chciałaby coś dodać? To jeszcze może tylko do Polaków z Białorusi. Chciałabym takie słowa otuchy, że mimo, że zabrakło, brakuje wam już tych liderów, bo liderzy siedzą w więzieniach, to żeby Polacy się trzymali, mimo braku tych liderów, trzymali się razem. No a mam nadzieję, że liderzy niedługo do nich wrócą i będzie można prowadzić dalej normalne życie związkowe. Także Polacy, trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego. A ja tylko, mi pozostaje tylko dołączyć się z całą redakcją portalu Polska 360 do tych pięknych życzeń. Jesteśmy z wami. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy wieczór, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.